Dzień dobry moi drodzy, kolejny odcinek z Kuby, pierwszy odcinek samotny, ponieważ jak już wiecie z poprzedniego vloga Bartka, Bartek wylądował dzisiaj w mroźnej Warszawie, ja w Hawanie zostałem sam na jeszcze kilka dni i mam dzisiaj dla was bardzo ciekawy odcinek z naprawdę bardzo ciekawą osobą. Usiedliśmy sobie właśnie przed Parque Central i jak na złość, jak tylko włączyłem aparat, tutaj jakieś roboty, tutaj też jakiś kontener podnoszą, tutaj klasycznie mamy Kapitol, tutaj Opera Narodowa, a tutaj mamy Oscara. Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Podemos hablar en otro idioma? Porque pienso mi español no es suficiente para entrevista. Un poco, podemos probar, no? Jak to się stało człowieku, że ty mówisz po polsku? Wiesz, mówisz to jeszcze nie mówię, ale jak mi wychodzi akurat taki dzień jak dzisiaj, to próbujemy i może coś wychodzi z tego. Jak się zaczęła twoja historia z Polską? No historia zaczęła się już dawno, w latach 70. tak, pod koniec lat 70. Miałem kierunek, studia i nie widziałem ci do Polski, ci do Rosji. Studiowałeś w Szczecinie budowę okrętów? Tak, najpierw rok przechodziłem w Łodzi, w studium obcych, następne studia to w Szczecinie. Przyjechałeś do Polski nie znając w ogóle języka polskiego, znałeś angielski czy tylko i wyłącznie hiszpański? Znałem angielski, bo to mam obowiązek tutaj angielskiego do 12 klasy, ale w ogóle przyjechałem nie znając polskiego. Jakie miałeś wrażenia jako Kubańczyk przyjeżdżający do Polski w latach 80? To nie była duża różnica. Byliśmy pod wrażeniem, co jest w sklepach i co było tutaj wtedy. Też było system karkowy jak teraz, ale ta różnica to już była ogromna dla nas. Mimo tego, że Polacy wtedy mówili, że bardzo mało jest w sklepach wtedy. To, co nas bardzo się podobało wtedy, było czekolada, bo tego nie było w ogóle na Kubie, nie tylko w Hawanie. Jak się ludzie patrzyli wtedy w Polsce? Grupa ilu was było? To znaczy, jak my się patrzyliśmy, bardziej to było, nie? Nasza grupa była duża, było wtedy ponad 20 osób i po prostu dla nas to było trochę krępujące, nie? Nie zdążyliśmy napisać, nie widzieliśmy, o co tam chodziło. Specjalnie mieliśmy do zadań domowych taką książkę wykonywane przez jakichś tam Rosjanów wtedy, nie? Bo było to bardzo modne i tam i tutaj. Na rano dam do rozwiązania prace domowe i w ogóle nie widzieliśmy, o co tam chodziło, nie? Było bardzo trudno w tych pierwszy, drugi rok. Jak się zgadaliśmy, bo napisała do mnie zarówno Iza Torres, jak i napisał do mnie jeden z moich widzów, Patryk, który również jest twoim znajomym. Tak. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo powiedzieli, że Kubańczyk mówiący po polsku. I tak sobie myślę, okej, no pewnie tam parę zdań mi powie. Napisałem do ciebie wiadomość, odpisałeś mi perfekcyjnie, ale prawdziwy szok nastąpił, jak się zdzwoniliśmy. Ale nie widziałeś, ja piszę po prostu z tłumacza z internetu, nie? Dokładnie, jeszcze tego nie widziałem. 20 was było Kubańczyków. Tak, nas było 20 na początku. Jakie są historie innych twoich znajomych? Są różne historie, szczególnie wszystkie historie zaczynają się po 6 roku. Jedni, które po prostu im było za trudno, inne historie skończyły się na tym, że ktoś miał dziecko czy coś, bo po prostu taka jest życzenie. Było tak, że tylko było możliwe ożenić się albo wyjść za mąż dla kobiet, jak byliśmy w ostatnim roku, czyli na 5. Z tego powodu, jak ktoś na przykład się pomylił w takich sprawach, to od razu na Kubę. Robisz dziecko Polce i cię odsyłają na Kubę? Tak, wtedy były takie reguły. Nie wolno było nas po prostu mieć dziecko przed końcem studiów. Ani zostaw w Polsce poza tym. I ty zostałeś w kraju łącznie? Można powiedzieć, że to przekombinowałem. Aha. Nie? No. I ile lat i to było? Dlatego zostałem, mi się udało. Prawie 8 lat, trochę studiowałem. Z obroną pracę trochę przeległem z tym i pracowałem rok, można powiedzieć, jeszcze w biurze handlowym. Tam, bo jeszcze były te grejpfruty, ananasy, znaczy grejpfruty. No tak, bo ja tak kojarzę właśnie, jak czytam właśnie komentarze tutaj od widzów, że oni doskonale pamiętają, jak na święta się jadło właśnie pomarańcze, które przyjeżdżały z Kuby. No, czyli wy nam daliście pomarańcze, my wam daliśmy maluchy i duże fiaty. Tak to było, taka wymiana. No, tylko, że wy już nie macie tych pomarańczy, a my dalej mamy maluchy i fiaty. Do dzisiaj. To tak wygląda. Po 8 latach pobytu w Polsce nie byłeś tam? Po 8 latach w końcu obroniłem i wtedy wróciłem do kraju. I jakie różnice zauważyłeś? Bo rozumiem, że wróciłeś na Kubę w 85, 86? Wróciłem w 86 roku. I jakie różnice zobaczyłeś po tych 8 latach? Dalej byłem młody i głupi. To nie orientowałem się, nie patrzyłem na te różnice specjalne, tylko na to, że jak wróciłem, akurat jak wróciłem po czasie, bo mieliśmy określony czas, czyli 5 lat, nie miałem gdzie pracować tutaj. Nikt nie wiedział, że jeszcze jakiś Kubańczyk został w Polsce. Czyli jak wróciłem, to nie miałem miejsca pracy. Właśnie powstała taką szansę pracować w turystyce. Najpierw na Marinie Hemingwayu, czyli przy jachtach i tak dalej, bo to było tak bardzo związane z moim zawodem. A później jakoś przeskoczyłem już na turystykę.
i wtedy już pracowałem pod koniec lat 90. z Polakami. Dużo Polaków przyjeżdżało za komunę? Za komunę dużo było grupy. Były duże grupy z 40 osób na 2 tygodnie. Porównują, teraz tyle przyjechało, co Rosjanami teraz. Jakie wrażenia mieli Polacy, którzy przyjeżdżali na Kubę, gdzie no w Polsce też, no, nie, to były czasy, kiedy nie było ani internetu, chyba nie było aż tak dużych różnic pomiędzy naszymi krajami. No wtedy to właśnie jak mówisz, to nie było tak wielkiej różnicy, tak bardziej interes dla nich to było bardziej plażowe. Mhm. Nie. Trochę historia, ale w końcu mieliśmy praktycznie ten sam system, to wszystko było znane tak. W Polsce. Bardziej to było ciekawe ich plaże, miejsce poleżenia, trochę poopalać i później wrócić. No, na tyle było. Nie, estamos trabajando haciendo una cosita ahí. Está bien, mira, le trajo. No, no, nosotros no queremos eso. Detergente de vajilla. Sí, pero nosotros no queremos eso. Estamos bien. Ya, gracias. Retrátame. Muchas gracias. Cuba es la sabrosura. Gracias, señor. Y te quieren mucho en Cuba. Dale. Gracias. ¿Co chciał sprzedać? Proszę go misia naszy. To nie jest takie łatwe, żeby to dostać. Widziałem w każdym mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy, był bardzo rozwodniony, a czasami nawet mydła nie było, bo mówicie, że dobrze zauważyłeś, że był bardzo rozwodniony. No, ale nie, ten był gęsty, ten akurat nie, ten wyglądał na gęsty. No. Przynajmniej nie tak wyglądał, nie? Ciężko jest takie rzeczy dostać teraz na Kubie? Teraz mogę zapowiedzieć, że nie tylko proszę go misia naszy jest ciężko, wiele innych rzeczy też jest bardzo ciężko dostać teraz na Kubie, nie? Przecież mamy taki okres obecnie, który niektórzy mówią, że to związane z embargo, czyli z tą blokadą amerykańską. Nie wszystko jest tak związane. Mhm. Dużo spraw są związane bardziej z mentalnością Kubańczyka. Wyjeżdżasz z Polski 86, no. Wróciłeś 2011. Tak. I co? Bo w 2011 jak było z internetem na Kubie? Mieliście tutaj internet, czy w ogóle jeszcze nie? Jeszcze w ogóle, jeszcze Kuba nie miała żadnych tak marzeń. Jeszcze nie marzyliśmy w ogóle, Kubańczyk nie marzył jeszcze o internet. Po upadku muru Berlina, to na Kubie nie nadawano żadnych wiadomości, co się działo w tych byłych krajach socjalistycznych. Mm-hmm. No. I wtedy to nie wiadomo było dla mnie, co spotkam w Polsce. Mogę powiedzieć dzisiaj, że to było bardzo zaskakujące. Od razu jak wysiadałem z samolotu. Gdzie wylądowałeś? W Warszawie. Okej, czyli z Hawany, Warszawa 2011. Tak, no to tak właśnie było. Wychodząc już z lotniska dla mnie było naprawdę wielkie wrażenie. Pamiętam moje pierwsze przejazdy tam autostradą. Filmowałem, robiłem zdjęcie. Tak jak podobnie jak Chińczycy, że wszystko fotografują, bo dla mnie to nowo. Te reklamy, telewizja, to wszystko całkiem inaczej. I wtedy to naprawdę mile zaskoczony byłem, nie? Jaki postępy były po prostu w Polsce po tylu latach. Nie? Gdzie na Kubie się zmieniło, no chyba nie aż tak wiele. Tak, jak właśnie na Kubie, nie można powiedzieć o zmianek, tylko można powiedzieć o parę kroków do tyłu. Mm-hmm, tak naprawdę. Szczególnie jak mówimy o ten specjalny okres. Mm-hmm. Nie? Zastanawiam się, bo bardzo często się mówi, że Europejczycy ogólnie, również właśnie Polacy i wschodnia Europa, bardzo często mamy, wiesz, poważne twarze i rzadko się tak uśmiechamy na ulicy. I zastanawiam się, czy wydaje ci się, że Polacy się zmienili pod tym względem przez te lata, kiedy nie byłeś w Polsce? Czy zauważyłeś więcej uśmiechu? Czy zauważyłeś bardziej otwartych ludzi? Czy może... Wiesz, nie chcę nikomu uradzić, nie? Aha. Ale to będą moje poglądy za drzwiami. Oczywiście, za drzwiami, nie? Aha. No to moje poglądy były tak, że przedtem, jak był ten ustrój socjalistyczny, niby Polak był bardziej otwarty, bardziej się spotykali, bardziej podzielił się z grupy, z ludźmi. Wyglądało na to, że byli bardziej zadowoleni, mimo tego, że też nie było dobrze, ale trochę inaczej niż teraz. Nie? To zauważyłem, że mimo postępu, mimo rozwoju, jaki teraz można zauważyć w Polsce, można to dotykać nawet, nie? Teraz niby są bardziej odizolowane. No, pogoń za pieniądzem, trochę tak, bardziej w stronę kapitalizmu. Nie zdąży się za zegarek, nie nadąży ten czas. Każdy musi biegać, to prawda, że są wielkie zmiany teraz. Każdy musi praktycznie pilnować swoje miejsce pracy, swój biznes prywatny. Mm-hmm. Nie? I po prostu jest inny pogląd teraz na świat. Nie? No to jest zupełnie co innego, bo tak jak tutaj, jak rozmawialiśmy, ludzie mają bardzo dużo czasu, bo mają często roboty, które mają po prostu, żeby je mieć. Do tego stoją sobie w kolejce po te 10 godzin dziennie do tego kurczaka, co jest oczywiście dramatem, ale jest właśnie tutaj ten fakt, że ludzie, którzy już są w tych krajach zachodnich, no to już jest bardziej rozwinięte, tam jednak jest ta praca nadgodziny, gdzie tutaj słyszałeś, żeby jaki Kubańczyk kiedyś nadgodzinę robił w państwowej robocie? Nie, u nas jest tak zwany czyn społeczny. Aha. Dlatego nie ma tyle takich godzin.
Czyli coś no. za coś, trochę mniej tego luzu, trochę mniej może tak, czyli pozornego można, uśmiechu. Można powiedzieć, że uśmiech jest proporcjonalny do rozwoju, nie? Mm-hmm. No dlatego ja widzę, że Kuba zostanie tak jak jest. A jak ostatnie lata pandemii? Bo pracowałeś w turystyce, pandemia, która miała trwać 3 miesiące, właśnie dzień dobry, drugi rok już trwa, zaczyna się powoli. Jak postrzegasz to, co się działo na Kubie tutaj przez te ostatnie 2 lata? No już nawet patrząc przed pandemią, te 2 lata przed, to już nie było aż tak dobrze, nie? Może i tak parę ludzi nie pamięta, ale trochę było te restauracje, co prawda, trochę rozwijało, że te inicjatywa prywatna, tak jak tutaj mówią, żeby nie mówić, że to są prywatne. Było duży kłopot w tym, że oni musiały wtedy już kupić te towary do sprzedawania się, do handlu, po normalnych cenach w sklepach. I to już jeden duży kłopot. Te towary zaczęły pomału zginąć, bo oni potrzebowali trochę więcej i już były kłopoty z tym. A po pandemii w ogóle można powiedzieć, że jest naprawdę bardzo źle. Gospodarka poszła parę dobrych kroków do tyłu i że będzie bardzo trudno dla Kuby wychodzić w ogóle z tego okresu. Mimo tego, że niektórzy patrząc na to, że duża wina w tym ma embargo amerykańskie, ale z mojego poglądu to ja myślę, że to nie tylko embargo. Może embargo jest w pewnych sprawach, ale jakby Kuba, nie? Jako kraj otwierało, że trochę bardziej dla zagranicznych inwestorów, to myślę, że te zmiany powinny przychodzić szybciej niż jakie mogą być w takim momencie. Nie? Myślisz, że otwarcie turystyki, już tutaj widzimy kolejną grupę europejsko wyglądających ludzi za twoimi plecami. Jest ich zdecydowanie więcej niż tak, jak ja przyjechałem z barkiem 3 tygodnie temu. Widziałeś, tutaj chodziliśmy po pustych ulicach Hawany. Myślisz, że to wpłynie w miarę szybko na delikatną poprawę tej sytuacji, bo jednak... Nie aż tak duże, bo turystyka, że nie reprogramuje się, nie odbędzie się tak szybko, jak było, nie, bo to jakiś czas to po prostu przechodzi na to, szczególnie z towarami, bo jest tak, są turyści, ale zaopatrzenie w hotelach na pewno nie jest taka sama, jest kłopot w tym, transport nie jest taka sama, nie są te same miejsca do oglądania, co były wtedy i po prostu to wszystko zatrzymuje, czy hamuje turystykę na Kubie. Nie? Coś, co mi powiedziałeś wcześniej. Był taki fragment w jednym z vlogów, nagrywam siebie, mówię, że Kubańczycy mają tylko stare samochody, że nie ma dostępu do nowych. Za moimi plecami przejeżdżała nowa S-klasa od Mercedesa w tym momencie. No tak, tak. I to, co mi powiedziałeś, mnie osobiście zszokowało, bo mówi się, że to embargo, że tutaj Kuba zamknięta, a wy macie do cholery jasnej salon Mercedesa na Kubie. Niektóre firmy, bo nie kraje, ale niektóre firmy po prostu przeciwstawiają się embargo, nie? Tak można tak powiedzieć, bo inne to płacili strasznie duże podatki za to, ale jest firma jak Mercedes, w turystyce mamy Melia, Kempiński, jak tutaj ten hotel, co jest obok, Iberostar, szczególnie dużo firm hiszpańskich przede wszystkim, które działają na Kubie mimo embargo. Wiele razy przechadzając się ulicami, podróżując po twoim kraju, siadałem, patrzyłem się na coś, zastanawiałem się, jakim cudem to wszystko tutaj funkcjonuje. Czy jest jakaś prosta odpowiedź na takie pytanie? No ja codziennie, jak się położę i wstanę, to zadaję się taką ważną pytanie, nie? Czyli jak ten kraj funkcjonuje? Bo jak się położę i wstaję, to myślę, no jutro już będzie klęska, nie? A tu wstaję, dalej ludzie chodzą zadowolone, z uśmiechem, mimo tego, że stoją w kolejce, ale mimo wszystkich tych problemów, jakie mamy, to naród niby pracuje, nie? I wszystko jest dobrze, wszystko na miejscu, jest dyscyplina, nie? I nie widać żadnych ciał czy zwariowanych. No. Ale tak jak mówiłeś, Kubańczyk raczej najdalej, jak myśli, to na następny dzień. Tak właśnie to jest, nie? No, nie ma tutaj czegoś takiego jak plany. Ja myślę, że trochę też działa w planach, tylko że co kupić na drugi dzień, nie? Co się uda kupić tak naprawdę, nie? No. I to zajmuje dużo czasu w myślach Kubańczyka. To raz, a drugi to jest przemieszczenia się z miejsca na miejsce. Tutaj też jak nie ma transportu zakładowych, to po prostu przemieszczasz parę kilometrów w Hawanie, to jest naprawdę bardzo trudna sprawa, nie? Jak wracam, nie, z Polski na Kubę, to na ogół pytają się tam znajomych, nie? I mam wiele, pytają się, a co teraz będzie stęknił za Polską, nie? Albo co marzysz bardziej, kiedy wracasz, nie? A ja mówię, no samochód. Jakbym miał samochód na Kubie, to na pewno by wszystko mi załatwił, nie? Z tych wszystkich rzeczy, Polska 2021, Kuba 2021, brakuje ci samochodu. Tak właśnie, bo teraz internet jest i dlatego to już
nie ma takiej różnicy między Polską a Kubę. Mhm. Można w każdej chwili dzwonić i po prostu skontaktować się z osobą niepotrzebną, mhm. ale ten samochód to jest bardzo potrzebny, żeby przemieszczać. Myślisz, że to, że Kuba ma teraz w miarę łatwy dostęp do internetu, no nie jest to zdecydowanie najtańszy internet, ale da się z niego korzystać. Czy to jakoś wpływa na mentalność młodych Kubańczyków, czy widzisz, że oni się trochę inaczej zachowują? No, ja myślę, że trochę ma wpływ, nie? Ale do końca nie są pewne, czy to co widzą, czy to co jest. Czy to jest prawda. Czy to jest prawda, nie? Mhm. Dopóki nie zobaczą na własnych oczach, to nie można powiedzieć, że oni wierzą w tym, nie? Widziałem się wczoraj z koleżanką, no, która pracuje dla rządowej firmy tutaj na Kubie i ona mi powiedziała, że co dwa tygodnie w pracy dostała jakieś produkty. Na przykład ostatnio był podział kurczaka. Tak? Po pół kurczaka miała każda osoba w robocie. Czy to jest dla ciebie szok? Czy to jest normalne? Czy to się teraz wydarzyło? Czy... To niby teraz dla mnie to może wyglądać normalnie, nie? A nie dla innych, bo państwo próbuje, żeby ten przedział kurczaka było praktycznie dla wszystkich, wszędzie i jak się może. Ale to można, ona dodatkowo, nie? jeszcze dostaje, do tych kartek dodatkowo tak, dostaje. Tak, to jest dodatkowe. Oprócz to, co dostaje na tych kartach, które jest bardzo mało, mhm. tak naprawdę mówiąc, bo to nawet ledwo to jest kilo na miesiąc, mhm. Jeszcze można kupić w tych sklepach, gdzie sprzedaje się za peso. Nie? Bo oprócz Peweksów, jaki mamy teraz obecnie, to są sklepy, gdzie prowadzi się sprzedaż kurczaka. Można powiedzieć, że tam są bardzo duże kolejki, mhm. ale wtedy jak tam kupujesz, to też musisz pokazać swój przedział czy kartę i wpisują ci tam to, co kupiłeś, nie? Paskę kurczaka, jaką kupiłeś i masz dostawę tylko na miesiąc. Pytam się ciebie dlatego, żeby skonfrontować te komentarze, bo ludzie mówią, że na Kubie się nic nie zmieniło od kilku lat, ale jednak no, ten kurczak to jest jakaś nowość, albo to na przykład, że podobno ludzie dostają wolne w pracy co jakiś czas na pół dnia, na jeden dzień po to, żeby postać w kolejkach. Czyli nie było tak skrajnych sytuacji jeszcze 3 lata temu, powiedzmy sobie. Nie, to jest no, naprawdę nowość, nie? To jest naprawdę nowość, że jest taka skrajna sytuacja, że ludzie, nawet państwo muszą się martwić o tym, żeby ludzie dostali po prostu kurczaki, olej i różne inne rzeczy w zakładzie pracy. Nie? Mówiłem ci dzisiaj, że miałem problem, żeby wziąć prysznic rano, bo miałem bardzo małe ciśnienie, a ty mi powiedziałeś, no tak, no bo przecież woda w Hawanie jest co drugi dzień. Tak, to tak przychodzi. I w Hawanie, bo w innych miastach to może co 6 i co 4 dzień. Nie? Czyli stąd no. te wszystkie zbiorniki. Ja myślałem, że na wypadek awaria. To jest po prostu tak, że co 2 dni tą wodę włączają, tak? Tak. To jest... I nie na cały dzień, tylko na parę godzin. To jeszcze jest na dodatek, nie? Jeszcze jedno pytanie. Już muszę wykorzystać po prostu każdą możliwość, żeby rozwiać moje wątpliwości. Skąd wy do cholery jasnej macie benzynę, że ona kosztuje złoty z hakiem za litr? Benzynę przede wszystkim to teraz mam z Wenezueli. Ropa z Wenezueli i wtedy tutaj w okolicach Cienfuegos budowali nową rafinerię, bo niby jest rafinerię tutaj w Hawanie, ale bardzo stara, bo to z czasów Amerykanów, druga w Santiago, i nowa budowali od strony Cienfuegos, która jest na Morzu Karaibskim, mm-hmm. czyli statki przypłynęły bezpośrednio z Wenezueli do tej rafinerii i tam wtedy z tego, że robiło ropa dla samochodu, jak i również te benzyna dla tych drugich. No. I właśnie stąd ma. Nie wiem, czy słyszałeś, że jest taka grupa Alba. To jest grupa, która powstała z Wenezuela za czasów, kiedy żył jeszcze ten z Wenezuela, teraz nie pamiętam, Chavez, mhm. nie? Chavez z Fidelem. I powstał właśnie taką grupę gospodarczo-polityczną. Szczególnie taka grupa przeciwstawiała się trochę działania Stanów Zjednoczonych w Ameryce, no to mhm. wiadomo. Gospodarczo mieli się pomagać te kraje między innymi. Do tego należał Ekwador, gdzie zasoby ropy naftowej też są duże, ale nie mają rafinerii żadnej. Oni robili rafinację ropy w Stanach i później kupili benzynę, która wracała do Ekwadoru. No to Kuba właśnie zrobiła tak, jako centrum rafinerii tej ropy, mhm. to przepłynęła ropa z Wenezueli i z Ekwadoru na Kubę. Powstała ta rafineria, jak ci mówiłem, przed tym Cienfuego. I to właśnie ta rafineria była głównym powodem, żeby Kuba miała swoją, można powiedzieć, własną ropę mhm. do zasługi tutaj gospodarkę. Jak elektrownia, bo przede wszystkim prąd wszystkie opiera się na ropie naftowej, samochody, szczególnie państwowe, gdzie zrobiła się wielką zmianę silniku
prawie wszystkie, nawet te stare samochody, które dzisiaj krążą się po Hawanie, to wszystkie mają silniki na ropie. Czyli de facto mamy tutaj chociaż małą podpowiedź odnośnie tego pytania, że jak to wszystko tutaj jeszcze funkcjonuje. Też można dodać do tego, jeszcze są zasoby ropy naftowej na Kubie. Chińczycy, jak i firma kanadyjska, to właśnie oni mają jako główne zadanie wydobycie tej ropy naftowej. Tak się właśnie zastanawiam, bo w głowie miałem, wiesz, milion pytań, przychodzi co do czego, jest kamera i tak się zastanawiam, o czym jeszcze zapomniałem, bo ja zaraz wyjeżdżam, więc nie będzie okazji już ewentualnie dopytać gdzieś przed kamerą, więc jak jeszcze wrócę delikatnie do tematu Polska-Kuba. No. Największe różnice, jakbyś powiedział, między Polakami a Kubańczykami? Na Kubie można powiedzieć, że żyjesz na ulicy, nie? Dom jest tylko do spania, można powiedzieć. Więcej ci się toczy się w sklepach, w rozmowach, kolejka. W tancach, w kolejkach. Natomiast w Polsce i nie tylko tam, ogólnie w Europie jest inaczej. Bardziej człowiek przyjdzie opuść pracy, do której bardzo się spieszę, to przyjdzie w domu. Cała wygoda to powinna mieć zawsze w mieszkaniu. Mało się chodzi do restauracji, spotkania są tylko takie bardziej przy rozmowach. Nie tańczy się, nie puszczy się muzykę i w tym to jest chyba, trochę inaczej. Polak jak popije, to no, tańczy. No to tak, jak popije, to tańczy i wszystko, nie? Polonesa, nie? Albo salsa, to jak pije, to tak, nie? Ale ogólnie to jest w tym taka różnica. Wszym podobnie, nie? Podobnie wszym, że jak czegoś się nie podoba, to od razu denerwują, że protestują i tak dalej. To w tym to Polak jest bardzo podobny do Kubańczyka, nie? No. Jakbyś miał czegoś życzyć na najbliższe lata Kubie i Polsce, co by to było? Kubą szczególnie chciałbym życzyć, żeby trochę się otworzyła na świat, nie? Bo tego to będzie bardzo zależne, szczególnie dla młodych, zobaczyć inne postępy, inny rozwój w własnym kraju, żeby nie musieli po prostu jechać gdzie indziej, żeby zobaczyć i to prawda się nie jak to działa i dużo zrobić we własnym ziemi, nie? Dla Polaków to bym życzył więcej pracy. Utrzyma po prostu ten rozwój, co mają. Jeszcze dzisiaj. Więcej roboty, dopiero co powiedziałeś, że nie mamy czasu na nic, a ty jeszcze więcej roboty chcesz tam zagonić. To znaczy mówię o tych czasach. Mówię o tych czasach, no. Nie? Po prostu, żeby nie zmarnowało się to, co do dzisiaj się zrobiło w Polsce, nie? Pusar typu serio, żeby Kuba nie poszła do przodu i nagle spotykała się z Polską, nie? Czyli nie było tego. Czym się zajmujesz tak na co dzień? W jaki sposób można Cię znaleźć? Szczególnie moją pracę i moje zajęcie teraz jest wynajęcie mieszkania. No. Mogę powiedzieć, że wynajmuję, ale ogólnie Polakom. Jeszcze do dzisiaj się już wynajmuję 4, prawie 5 lat, to w domu tylko mieszkali ludzie z Polski. No ale to ja się nie dziwię, no ktoś przyjeżdża na Kubę, poznaje Kubańczyka, któremu jeszcze tylko brakuje fajnego kapelusika i cygara, ale wiem, że nie palisz i jeszcze mówi po polsku. Czy można chcieć czegoś więcej? Ja tego nie wiem, no niech inni mówią. Nie? Czyli w takim wypadku, jeżeli zostawię maila do Ciebie, jakiś numer na WhatsAppie u mnie pod filmem, to jakby ktoś szukał przewodnika, szukał mieszkania, jak będzie na Kubie, to może się do Ciebie odzywać. No może, w każdym momencie jestem chętnie, nie tylko muszę się do mnie zgłosić, mogę wyjazny, jakiś tutaj mam po prostu wątpliwości o Kubie, w każdym momencie. Nie? Jesteś na to gotowy? Jestem na to gotowy. Okej, okay, dobra. Słuchaj, zjadłbym coś. Kawę chociaż. Może kawę wypiłbym. Nie, kawę tylko. Tak, dobra, no. To chodźmy gdzieś na kawę. No to idziemy tam na Inglaterra. Dobra. Wbijamy właśnie do hotelu Inglaterra, który jest bardzo znany z powodu baru na dachu, który jest niestety zamknięty. Chcieliśmy usiąść na zewnątrz, ale niestety co drugi stolik musi być wolny. 3 tygodnie temu było wszystko puste, a teraz nie ma gdzie usiąść. No, ale większość Kubańczyków jeszcze można do tego wiele. To jest plus. No. Jesteśmy w knajpie przy samym Kapitolu, o której mówiłem Wam już wcześniej, że nie było zbyt wielu rzeczy jak tutaj byłem, ale zaraz zobaczymy, może uda się jednak coś fajnego z tego menu wybrać. I jak widzicie, jest to biznes państwowy, taka kubata z reguły kosztuje około 150 pesos, może 200, tutaj kosztuje 75. No i tak samo kawa z reguły raczej ponad 100, espresso tutaj 25. Padliśmy tylko na kawkę, ponieważ... Są pewne miejsca, gdzie tylko na kawkę i trochę wody, a lepiej zjeść gdzie indziej. No ale za te pieniądze ile? 25 pesos chyba kawa, 25 pesos woda? No to dobra, ale jedzenie będzie lepsze. Dokładnie, jedzenie gdzie indziej trzeba. Ale widoki mamy naprawdę spoko. A zobaczcie, pomyliłem się. Kawa była po 25 za sztukę, a woda 12 z hakiem i 11 z hakiem. Przejechał maluch,
Tak to wszystko wygląda w nocy, a my idziemy szukać jakiejś knajpy. Przyszliśmy do knajpy, która nazywa się Kilometro Cero. Mamy tutaj zespół, który gra Despacito. Tutaj mamy Capitol. A dlaczego Kilometro Cero? Kilometr Cero to jest związane właśnie z budową Capitolu. Jak skończyli, zaczęli budować drogę wzdłuż kraju, tak zwana carretera central. I właśnie Kilometr Cero, czyli cała odległość, mierzyło, że zawsze od Capitolu do różnych miast. Kiedyś to zaznaczono w Capitolu, używając diament, który tak leżał u stóp podnika, który znajduje się pod kopułą. Pod kopułą, w środku. No. I co się stało z tym diamentem? Tutaj nadal tam jest? Mówią, że jest w banku, ale nie wiadomo gdzie. Ta restauracja przed COVID-em wyglądała tak, że w ogóle nie było można tu przychodzić do środka. Kolejka? Tak, były nawet kolejki na serwis. Na przystawkę wzięliśmy sobie coś, co tutaj nazywa się malanga, a po polsku żółtosoczna. Ale jest smaczne. Niech będą jakieś placki ziemniarzane. Tylko takie kubańskie. To będzie bardziej po polsku. Tak naprawdę to placki żółtosoczańskie. Z pozdrowieniami dla pana Czukiewskiego, bo jeszcze miesiąc temu nie lubiłem krewetek, a teraz już z przyzwyczajenia je zamawiam. Podjedliśmy, pogadaliśmy, teraz spróbujemy jeszcze uderzyć na koniec dnia do Floridity. I chciałem podkreślić, że te lokale były pozamykane jak przyjechałem na Kubę, przynajmniej tak mi się kojarzy, bo chodziłem tędy wieczorem, więc faktycznie trochę się tutaj otwiera. Już myślałem, że wyjadę z Kuby bez wieczornej wizyty w ulubionym barze Hemingwaya, czyli Floridicie, ale wygląda na to, że jest otwarta. W normalnych warunkach to tutaj byłyby tłumy. Tak, w normalnych warunkach tu do 12, od 12 do 12 to jest tłum. W ogóle nie można zaruszać między stolikami. A teraz wygląda to tak. A Hemingway z Kończyka to bardzo zadowolony patrzy na klientów. Tak, tam mamy Hemingwaya. Daiquiri to jest drink, który właśnie właściciel lokalu przywiózł do Hawany. Pochodzi nazwa tego drinka od miejscowości, która znajduje się blisko Santiago de Cuba, gdzie są niesze stojące na basę Guantanamo. Amerykanie, tak? Amerykanie to właśnie przychodzili pić to z whisky. Trochę whisky, lodu i sok cytrynowy. Limonkę, tak naprawdę. Jak on brał tutaj to do Hawany, dodał do tego mielony lód i właśnie powstał ten daiquiri w takim sposobie. Zamiast whisky to też zmienił na rum Bacardi i dostępne. Właśnie to powstał. A Hemingway, który zawsze stał tam na rogu, bo miał skorzoną kolanę, nazywał to specjalny daiquiri, dlatego że zawsze wypił to z podwójną dawką alkoholu. Za daiquiri jest specjalny. Mówi, że potrafił wypić taki specjalny około 20. Ja wiem, że to jest takie marzenie każdego turysty, który przyjeżdża na Kubę, ale cieszę się, że udało się to zrealizować, bo myślałem, że już po prostu wyjadę bez takiego doświadczenia z Hawany. Kolejna kubańska ciekawostka. Macie tutaj aplikację TransferMovin i możecie zrobić się o wiele fajnych rzeczy, takich na przykład jak zapłacić za telefon, zapłacić za prąd, zapłacić za wodę, porobić jakieś przelewy. Ty musisz stać w kolejkach jakiś, żeby płacić podstawowe rachunki, czy jak się ogarniasz technologię, to nie za już w tej chwili nie. To można po prostu płacić tą aplikacją praktycznie wszystko. No. Dużo rzeczy się dzisiaj od ciebie dowiedzieliśmy wszyscy. No, w takim kierunku po internecie to trochę, że Kuba się rozbijała dosyć szybko, można powiedzieć. Super, naprawdę super. Zobaczcie, jakie pustki. Ależ ta Hawana Vieja wygląda na co? Jeszcze nie wyjechałem, a już tęsknię. Zrobiliśmy sobie z Oskarem mały spacer. Dotarliśmy już na Veinte Plantas, więc czas się pożegnać. No, dziękuję ci bardzo, Oskar. Ja bardzo też, nie? Z mojej strony to bardzo zadowolony, nie? Było miło. Super się spotkać. Zobacz, jakim zbiegiem okoliczności. Twoi znajomi obejrzeli nasz vlog. No a teraz to chyba my będziemy już znajomi, tak, nie? Tak, teraz my jesteśmy ziomeczkami. Na wieki wieków, no. Jak w bajkach. Oczywiście, że to tak. Tak będzie. Kogo z tej Polski chciałeś popozdrawiać, no? No, parę osób, żeby inni się nie pogniewały, tylko te, co pan będzie pamiętał teraz, nie? Z Krakowa, z Świnoujścia, ale szczególnie rodzinę Torresów z Wrocławia, Mariusz z Katowice, tak samo jak i Joanna, i również z Lublina, panią brunetką w okularach. Panią brunetkę w okularach z Lublina. No, Artusa z Świnoujścia, nie? Patryk, który też bardzo mi pomagał w tym spotkaniu, i ojciec jego, Darek,
w którym się kolegujemy już od dawna i robimy pewne grupy motocyklowe na Kubie, nie? Rozumiem, że mówisz o MotoKuba. MotoKuba Tour, to co dasz na krzut. No. Kurde, słuchaj, może wrócę kiedyś i może, wiesz, przejdziemy się na motocyklu, no. No, no, zapraszam, zawsze jest zaproszony. Już masz mieszkanie, moje mieszkanie to jest twoje miejsce na Kubie. Jezu, naprawdę, dziękuję ci bardzo, Oskar. O, koty, czekaj, bo kot mi się do jedzenia dobiera. Dziękuję ci bardzo, naprawdę. Bardzo mi miło. I co, do zobaczenia, kto wie gdzie, albo na Kubie, a może w Polsce. Myślę, że to będzie tak, zobaczymy się, kiedy się zobaczymy. Dokładnie. Nie, to będzie tak. Fajnie było. Dzięki, pa pa. No, pa. Tak się niesamowicie cieszę, że miałem okazję poznać Oskara. Facet jest 2 razy starszy ode mnie, a mam wrażenie, że takiej werwy energii życiowej ma co najmniej 4 razy więcej niż ja. I nie mogę przestać cały dzień myśleć o tym, że mam ogromne szczęście, że tak się potoczyło moje życie i gdzieś tak sobie trochę dopomogłem i tak nim pokierowałem, że robię w życiu coś, dzięki czemu mogę poznać tak niesamowitych ludzi. Jeżeli oglądacie od jakiegoś czasu moje vlogi, to zapewne wiecie, o czym mówię. Ten rok zdecydowanie stał pod znakiem niesamowitych wywiadów, niesamowitych ludzi, świetnych przygód i kurczę, no 2021 to był zdecydowanie najlepszy rok mojego życia, jeżeli chodzi o moje jakieś spełnianie się hobbystyczne, zawodowe, o moje cele życiowe. Dostałem właśnie nawet maila od YouTube'a z podsumowaniem roku. Mam wam podziękować za 1 100 000 lajków, za ponad 68 tysięcy komentarzy. Naprawdę, Oskar mnie naładował dzisiaj taką pozytywną energią, że jedyne co mogę powiedzieć to to, że cieszę się, że jesteście. Dziękuję wszystkim widzom mojego kanału, tym, którzy oglądają filmy, tym, którzy zostawiają łapki w górę, którzy komentują, którzy udostępniają te filmy. No i przede wszystkim muszę tutaj oczywiście wspomnieć o patronach mojego kanału, bo bez nich, bez was wiele rzeczy, które dotychczas zrobiłem, nie byłoby możliwe. Moi drodzy, to już będzie chyba prawdopodobnie przedostatni albo przedostatni odcinek z Kuby. No i niestety tym razem wyjątkowo nie mogę wam powiedzieć, że kolejny odcinek zobaczycie na kanale Bez Planu, ponieważ Bartek siedzi już w Legionowie, więc na kolejny odcinek zapraszam was na kanał Vlog Cash'a. Podejrzewam, że pojawi się za kilka dni. W komentarzu napiszę wam dokładną datę premiery. No to co? Na zakończenie chyba widoczek z okna. Na razie, trzymajcie się, cześć!